Kochani, bez owijania w bawełnę, jestem w niezwykłym miejscu. W niezwykłym miejscu, które dopadła niezwykła sytuacja. Kilka lat temu nagle ten ogromny hotel, jest hotel, to jest zespół kilkudziesięciu przecudnych budynków, jak z bajki. Jak z bajki o czarowniku z Krainy Oz. To jest, ktoś wybudował marzenie, hotel marzenie i 5 lat temu go opuścił, po prostu go opuścił. Wszystko jest, firanki w oknach. Są jeszcze suszarki do włosów leżą na stołach w łazienkach. Kwiaty pousychały, a te, które były sucholubne, nadal żyją. Hotel jest zamieszkany przez gołębie. Tysiące gołębi, tysiące ptaków, może nie tylko gołębi, może także inne, po których zostają ślady. Nie będę tłumaczył jakie. I przyszło mi do głowy takie skojarzenie. Czasami lepiej jest opuścić jakąś bajkę, niż ją ciągnąć. Gdy staje się albo nierentowna, albo niebezpieczna, albo staje się horrorem. I to skojarzenie przyszło mi do głowy w związku z, tłumaczę od razu, tym, którzy by nie skojarzyli, o co chodzi, to żeby skojarzyli moją przypowieść. Przypowieść o opuszczonym hotelu jest przypowieścią o małżeństwie. Czasami po wielu latach cudownej bajki o cudownym małżeństwie lepiej jest otworzyć oczy i przestać udawać. I bez owijania w bawełnę może być dużo lepiej zostawić wszystko, co się miało i odejść. Niech dalej to już tylko srają ptaki. Albo niech zamieszkają tu inni. Przyda się, komuś się przyda. Może bym inaczej zakończył. Może bym zakończył w taki miły i serdeczny sposób. Jeżeli coś porzucamy, to znaczy, że rozpoczynamy coś dużo piękniejszego. I wszystkim tym, którzy zdecydowali się podjąć ten zdecydowany krok, życzę, aby w tym momencie, kiedy ten krok podejmują, cieszyli się już tym, co nadejdzie. Życzę miłych powakacji.